U mnie zaczęło się to dosyć nietypowo, z tego względu, że ja jako mały chłopiec zakochałem się w sztuce cyrkowej i odwiedzałem każde widowisko cyrkowe, każdy cyrk, który przyjeżdżał do mnie, do mojej miejscowości. Później też miałem okazję pracować w cyrku, występowałem, nabierałem tego doświadczenia i później zrodziła się jak gdyby okazja, żeby spróbować wystartować w takich zawodach. W zeszłym roku wystartowałem pierwszy raz i chyba po prostu pokochałem to, chcę się rozwijać dalej. Na kole cyrkowym Aerial Hoop mamy dwie dyscypliny, mamy sportową odmianę i mamy artystyczną odmianę. Dzisiaj cały dzień jest sportowa odmiana i tutaj jest oceniane bardzo stricte, rygorystycznie wszystkie figury pod względem technicznym, czyli rozciągnięcie, siłę, kąty konkretnie w stosunku do sędziów. Jest cały kodeks, który ma około 300, myślę, że już teraz 400 figur konkretnych, wskazanych z konkretną jakby sposobem wykonania. Zawodnik musi wybrać ileś z tych figur, które też są opisane stricte w kodeksie. Sędziowie na podstawie jego formularza oceniają prawidłowość wykonania. Zazwyczaj 3 miesiące mniej więcej wcześniej już wiemy, że będziemy startować i zapisujemy się i wtedy też rodzą nam się pomysły na układy, układamy figury i zaczynamy ćwiczyć. W międzyczasie towarzyszą nam też różne inne zawody, dlatego to jest takie przygotowanie tak naprawdę całoroczne i praca od wielu, wielu lat, żeby dojść do takiego poziomu. Warto uprawiać ten sport, dlatego że naprawdę jest przecudowny, bardzo dużo adrenaliny, można się wiele rzeczy nauczyć i naprawdę jest cudownie.